Inaczej podchodzisz do życia, jak masz lat 50, to życie jest ciągle przed tobą i wszystko jeszcze możesz zdobyć i jeszcze możesz polecieć na księżyc. Natomiast jak jesteś w wieku lat 80 prawie, to możesz potraktować, że ty swoje życie już przeżyłeś. I teraz musisz tylko sobie to życie tak urządzić, żeby te ostatnie lata były dla ciebie pełne spokoju i pełne zadowolenia i żebyś nie miał z niczym właściwie problemów. I ja myślę, że właściwie tak nam się, może nie zupełnie, ale tak nam częściowo to się udało zrobić. Tak uważam, że to nie jest państwo do pracy, jest państwo do odpoczynku. Na czym polega to, że w Panamie jest akurat lepiej niż dla emerytów, którzy stwierdzili, że nie wyjadą i zostaną w Kanadzie? To prawdopodobnie za to, co możemy mieć tutaj pełen wózek, to tam mielibyśmy 1/4 tego wózka za te same pieniądze. Ale klimat to jest bardzo ważne, to jest najważniejsze chyba, że jak możesz żyć w takich warunkach, jak to są, że jest słoneczko, że jest pogoda. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Panama nie jest krajem do zwiedzania. Są dużo lepsze kraje w Ameryce Łacińskiej, ale Panama jest krajem do życia, dużo lepszym niż inne. Dlatego też bardzo dużą grupą obcokrajowców, którzy tutaj się przenoszą, są to emeryci. Bezpośrednio z Polski może nie za bardzo, bo to za daleko i Polacy mają wiele miejsc dużo bliżej Polski i dużo tańszych. Ale Polacy z Ameryki Północnej bardzo często wybierają Amerykę Łacińską. Głównie z uwagi na lepszy klimat, lepszą służbę zdrowia, to zwłaszcza w przypadku Kanadyjczyków i oczywiście trochę egzotyki i ciekawszego życia na emeryturze. I dzisiaj mamy akurat takiego gościa na naszym kanale. Witamy, Ewo, co słychać? Dzień dobry, Mareczku. No cóż, u nas jest wszystko dobrze, mniej więcej wiesz, co słychać, bo jesteśmy na tym samym poziomie geograficznym, niedalekiej odległości od siebie. Skąd jesteście z Polski? Obydwoje jesteśmy z Warszawy, Mareczku, także całe życie spędziliśmy w Warszawie, chodziliśmy do szkół, w Warszawie skończyliśmy studia, a potem jak skończyliście studia, to wyjechaliśmy pod Warszawę, 40 km od Warszawy, bo Piotr tam pracował w klinice, także tak to było. Chwileczkę, bo Kaśka, od jutra ma być Mareczku, a nie tam jakiś Marek, okej? Okay? Przepraszam cię, bo miałem sprawę do żony. Wracamy do interwiu. I jak to wyszło, że z Polski wylądowaliście w Panamie? Od razu w Panamie, czy może gdzieś byliście po drodze między Polską a Panamą? Nie, no w Panamie od razu nie. To były te czasy, kiedy raczej nawet nie myśleliśmy wtedy o Panamie, nie myśleliśmy o tropiku, nie myśleliśmy o żadnych takich wyjazdach. Myśleliśmy raczej o tym, żeby poprawić sobie nasze warunki życia, nie w sensie może warunków ekonomicznych, ale warunki, jakie nam nasza ukochana komunistyczna ojczyzna stworzyła w tym czasie. Więc wyjechaliśmy dokładnie na kilka miesięcy, na 2 czy 3 miesiące przed stanem wojennym, czyli mieliśmy szczęście, bo potem już byśmy nie wyjechali. Zapakowaliśmy dzieci, których mieliśmy już wtedy 2 i wyjechaliśmy do Belgii, gdzie mieszka, do dzisiaj mieszka, cały czas mieszka brat mojego męża. I tam staraliśmy się o emigrację dalej, ponieważ stwierdziliśmy, że Europa Zachodnia to nie jest cudowne miejsce do zostania tam. Mogliśmy tam zostać oczywiście, ale to nie był punkt. I dostaliśmy propozycję wyjazdu do Kanady, do Stanów i do Afryki Południowej. Więc bardzo myśleliśmy o tej Afryce Południowej. Prawdopodobnie gdyby nawet nam zaproponowali wyjazd, to chyba byśmy się nie zdecydowali. I Kanada nam zaproponowała wyjazd pierwszy. Siedzieliśmy wtedy w Belgii już 1,5 roku, już mieliśmy troszeczkę dosyć. I w związku z tym nie czekaliśmy już na następne oferty, czy będą, czy nie będą, kiedy będą. Tylko zdecydowaliśmy się, że jedziemy do Kanady. I tak właśnie. I przyjechaliście do Kanady gdzie? Do Toronto? Gdzieś, w którym miejscu wylądowaliście? Nie, pojechaliśmy do Calgary, prosto do Calgary. Prosto do Calgary, to było od razu załatwione przez te wszystkie urzędy emigracyjne i to było wszystko załatwione. Także Kanada nam się zajęła, bo my byliśmy sponsorowani przez państwo. To był, domyślam się, 82 rok, tak? 1982. Tak, w 82 wylądowaliśmy. Albo trzecim już nawet. Aha. W 82 w maju wylądowaliśmy przylecieliśmy do Montrealu. Ale to tylko przelotnie, bo mieliśmy dalej. Czy Kanada wtedy wyglądała inaczej niż Kanada wygląda dzisiaj?
No wiesz, na pewno wyglądała inaczej. Przede wszystkim zmienił się klimat. Było w tym miejscu, gdzie mieszkaliśmy, to jest Calgary, Edmonton, Alberta, to jest na zachodniej części. Nie nad oceanem, tylko ta pierwsza, ta ostatnia. Ostatnia prowincja przed oceanem, bo jeszcze jest British Columbia dalej, jak wiesz. Także klimat się zmienił na lepszy, moim zdaniem. Akurat to się zmieniło na lepsze. No, ale wiesz, warunki pracy prawdopodobnie, stosunki międzyludzkie, które były zupełnie fantastyczne kiedyś, bo wiadomo było, że jeżeli zepsuł mi się samochód na moście, to miałam, nie miałam problemu. Pięć osób przyszło mi pomagać. Teraz prawdopodobnie, żeby padał deszcz, śnieg, a ja stałabym z otwartą maską, to nikt by się nawet, rozumiesz, nikt by się tym w ogóle nie zainteresował, tylko wialiby mnie daleko. Tak, myślę, że tak by wyglądało to teraz. Tak, także zabrakło nam troszeczkę empatii. Wszyscy zaczęli biec za pieniędzmi. Wiesz, życie zaczęło się robić coraz trudniejsze, coraz droższe. Nie wiem, jak sobie na przykład teraz młodzi ludzie są w stanie w tej chwili kupić mieszkanie. Prawdopodobnie to jest prawie niemożliwe, bo ceny są takie, że jak ja się tym w ogóle nie interesuję, muszę ci powiedzieć, bo nie mam powodów, żeby się tym interesować. Ale gdybym o tym zaczęła myśleć, to prawdopodobnie no, młodzi ludzie nie są w stanie sobie kupić no, normalnie mieszkania. Bo to jest no przecież to koszmar, ile trzeba płacić. No więc weź, ale nie tylko to, no w ogóle koszty życia wzrosły, a zarobki nie wzrosły tak bardzo. I Kanada jest ogólnie rzecz biorąc droga. Ile lat byliście w Kanadzie? No w Kanadzie, słuchaj, jak wyjechaliśmy, przyjechaliśmy w 82, a wyjechaliśmy w 32 lata, tak. Mhm. I w 14 przyjechaliście tak, do Panamy. 14. I skąd wam przyszedł tak szalony pomysł do głowy? No szalony pomysł przyszedł nam przede wszystkim dlatego, że wiesz, ja ci powiem, my w ogóle jesteśmy ludźmi, którzy uwielbiają podróże, więc jeździliśmy przez całe życie, jak tylko mogliśmy, to gdzieś nas nosiło, więc widzieliśmy, ja nie powiem, że cały świat, ale połowę pewno tak. No, a poza tym ja bardzo lubię ciepełko. Ja nie lubię śniegu, nie lubię mrozu, nie lubię tego wszystkiego, chociaż uwielbiam jeżdżenie na nartach. Znaczy uwielbiałam, dlatego że w pewnym momencie powiedziałam koniec. Co jest za dużo, to niezdrowo. Już nie mogę tam dłużej jeździć, ponieważ się wszystko może zdarzyć. No więc zobaczyliśmy sobie trochę tropiku, zobaczyliśmy sobie. Poza tym ja powinnam wyjechać z Kanady, chociażby dlatego, że miałam problemy z gardłem i powinnam mieć lepszy klimat, to znaczy bardziej mokry i bardziej ciepły w tym sensie. No i poza tym mój syn, starszy mój syn w 2007 roku wyjechał na 7 lat do tropiku i siedział sobie w różnych pięknych miejscach, pracować, co niestety musiał, nie był Trumpem, takim innym, ale zarabiał świetnie, dlatego że nie płacił podatku. Płacił 4,5% podatku tylko, a dostawał pensję w euro, to wiesz. To było bardzo dobrze. I w związku z tym my zobaczyliśmy sobie nie tylko, bo jeździliśmy sami też przecież, to nie tylko, żeby do niego jeździć, ale to przy okazji zobaczyłam różne inne rzeczy, widziałam jego opinię, on mi powiedział wszystko dokładnie o tropiku, co można, co nie można, jak można, gdzie można. No i w pewnym momencie wszystkie te państwa karaibskie praktycznie odpadły. No wyjeżdżanie gdzieś zupełnie na koniec świata, jak na przykład do Malezji, czy na Filipiny, czy do Tajlandii, czy bo też ludzie tam powyjeżdżali, bo znam takich, czy do Australii na przykład. To nie wchodziło zupełnie w rachubę, bo to już było za daleko, więc nasz starszy syn Jake powiedział nam, o mamo, dlaczego nie spróbujecie pojechać zobaczyć, jak wygląda jednak Ameryka Środkowa, czy Ameryka już prawie południowa. Tam was jeszcze nie było. No, to powinniśmy pojechać. No i pojechaliśmy. Zobaczyliśmy, jak wygląda Panama. Przyjechaliśmy na 10 dni, zobaczyliśmy, jak to wygląda po prostu. No, dowiedzieliśmy się, zrobiliśmy sobie, powiedzmy, z lojerem oczywiście od razu, co trzeba, jak trzeba, gdzie trzeba. Także jak przyjechaliśmy z powrotem, to przyjechaliśmy z kompletem papierów, nie musieliśmy na nic czekać. Także mieliśmy za bardzo krótki okres czasu, jak przyjechaliśmy we wrześniu, to w lutym mieliśmy już rezydencję. Ale czy braliście może jakieś inne kraje tutaj w tym regionie, ewentualnie jako ten docelowy punkt, może Kolumbię, może Meksyk, może Kostarykę? No, dlaczego wiesz, akurat Panamę? Jak ja akurat
Kolumbia jest bardzo piękna i bardzo fajna i praktycznie w Bogocie jest miastem, Bogota jest miastem, gdzie jest wieczna wiosna. Ale w tym czasie, kiedy my wyjeżdżaliśmy, to tam jeszcze nie było spokoju. Te kartele, rozumiesz, strzelały mimo wszystko do ludzi w kawiarniach. Także to nie było miejsce raczej, które byłoby dobre. Wiesz, musisz wziąć wszystkie aspekty, jak wyjeżdżasz. No, przynajmniej ty na pewno tak zrobiłeś. My też tak zrobiliśmy. Które są za i które są przeciw. Nigdy nie znajdziesz takiego miejsca, które byłoby idealne. Ale na pewno miejsce do zaakceptowania i z pewnością myślisz od początku, że będziesz tam szczęśliwy. I będzie ci tam dobrze i nie będziesz miał problemu z sobą, z życiem, z ludźmi. No i wiesz, i wydaje mi się, że przynajmniej taka jest nasza konkluzja. Zrobiliśmy dobrze, że jest i świetny klimat, i świetne warunki, i fajne państwo. Tak jak powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że nie jest to może państwo do zwiedzania, ale na pewno jest to państwo do życia. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale w każdym razie wydaje mi się, że no, każdy usiłuje się, wiesz, gdybyśmy zaczęli podsumowywać, co jest za, co jest przeciw, to na pewno znalibyśmy dużo złych stron, w Panamie też. Ale wiesz, no poza tym każdy z nas usiłuje sobie udowodnić, czy zrobił dobrze, a nie, że zrobił źle, więc w związku z tym może nie jesteśmy aż tak bardzo obiektywni, jak być powinniśmy. ale w każdym razie myślę, że jestem bliska od, wiesz, tego, że to, co mówię, to jednak tak to czuję. Ale już mieszkacie tutaj mniej więcej 10 lat, no to macie już takie wyczucie, jak tutaj jest i na przykład macie już grono znajomych i ci znajomi są w takim różnym wieku. I oni przeprowadzili się niekoniecznie tutaj na emeryturę. Oczywiście bardzo dużo jest emerytów, ale część przeprowadziła się w wieku 40 kilku, 50 kilku lat. Jak ci się wydaje, czym taka przeprowadzka w wieku emerytalnym różni się od takiej przeprowadzki w wieku jeszcze osoby pracującej? Jakie są plusy i minusy? No na pewno jest to zupełnie inaczej. Przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę różnicę wieku, tak jak mówisz, emeryci i ludzie w pełni siły. Inaczej podchodzisz do życia, jak masz lat 50, to życie jest ciągle przed tobą i wszystko jeszcze możesz zdobyć i jeszcze możesz polecieć na księżyc. Natomiast jak jesteś w wieku lat 80 prawie, to możesz potraktować, że ty swoje życie już przeżyłeś. I teraz musisz tylko sobie to życie tak urządzić, żeby te ostatnie lata były dla ciebie pełne spokoju i pełne zadowolenia i żebyś nie miał z niczym właściwie problemów. No i ja myślę, że właściwie tak nam się to częściowo, może nie zupełnie, ale tak nam częściowo to się udało zrobić. I ludzie, którzy, przepraszam cię jeszcze, tylko powiem, że ludzie, którzy są w twoim wieku, jeżeli wyjeżdżają tutaj na stawę, no to wiadomo, że będą musieli pracować. Ludzie, którzy wyjeżdżają w naszym wieku, emeryci, nie muszą już pracować, no chyba, że... No jeżeli ich nie stać tutaj w ogóle na przyjazd, no to ich nie stać nigdzie na życie, to nie wiem co. Nie mówimy o takich ludziach w każdym razie. No, no wiadomo, że musi być ich stać na to, żeby przyjechali do Panamy i żeby tutaj żyli. No i w związku z tym my nie musimy już, to jeden faktor odpada, nie musimy się męczyć, bo ja tak uważam, że to nie jest państwo do pracy, jest państwo do odpoczynku. Chyba, że ewentualnie tą pracą jest na przykład surfowanie, prawda, i tego typu rzeczy. No poza tym, tak jak twoja praca, która jest pracą komputerową, no to coś trzeba robić. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam. Szczerze ci powiem, Marku, że nie wiem, czy jak i nie bardzo sobie to w ogóle wyobrażam, jak ludzie mogliby tutaj przyjechać i nie pracować, prawda, w twoim wieku. No muszą pracować. Ale praca, która nie jest taka jak twoja, że siedzisz w komfortowych warunkach przed komputerem wieczorkiem, i robisz to, co lubisz, robisz to, sobie wymyśliłeś i masz z tego pieniądze, to ja nie wiem za bardzo. No, bo na przykład, powiedzmy, mógłby być profitowo, gdybyś sobie otworzył restaurację, ale czy to jest dobry pomysł na przykład? Ale wiesz co, bo z drugiej strony są osoby, które są niewiele starsze od nas, może o jakieś 2-3 lata i zdecydowały się, że one przejdą na emeryturę, ale tą taką wcześniejszą. Oczywiście minusem jest to, że akurat wtedy no, ona jest tak no, nie za dobrze płacona, ale przynajmniej jest tak, że już są w tym miejscu, w którym naprawdę to mogą jakoś bardziej docenić i nie są właśnie jeszcze tak może tak bardzo schorowani, że to akurat przeszkadza im wtedy, żeby
to można było tak w pełni korzystać z tego. Stąd też ja im też trochę zazdroszczę, bo my ciągle pracujemy nie tak, jak wspomniałeś, tylko wieczorkami, ale to i rano, i w środku dnia, i pod wieczór też. Stąd no też wiesz, każdy tak musi lekko, to przerobić. Może nie jest. Każdy to musi przerobić. No dokładnie, dokładnie, dokładnie. My akurat naszą pracę lubimy, także już jak stwierdziliśmy, że skoro i tak musimy pracować, to dlaczego nie w takim ładniejszym miejscu? Ale poczekaj, Ewa, jeszcze mam do ciebie takie pytanie, takie z tym związane, że no dobrze, to podjęliście decyzję, że na emeryturze jednak wolicie żyć w Panamie. To nie była decyzja, żeby wam było gorzej, tylko żeby było lepiej. I teraz powiedz mi, no na czym polega to, że w Panamie jest akurat lepiej niż na przykład dla emerytów, którzy stwierdzili, że nie wyjadą i zostaną w Kanadzie. Jaki jest plus Panamy, w ogóle no, Ameryki Łacińskiej? Przede wszystkim jaki jest plus. Jeżeli patrzysz z punktu widzenia ekonomicznego, to na pewno nasza ukochana druga ojczyzna zrobiła się potwornie droga. Także za to, co możesz kupić, porównując na przykład pełen wózek zakupów u nas w Ryba Smith, a w Sobis na przykład, powiedzmy, bo to jest tej mniej więcej ten sam, no nie ten sam oczywiście, ale powiedzmy podobny poziom zakupów, to znaczy, że quality tych zakupów jest podobny, prawda? To ja nie wiem, to prawdopodobnie za to, co możemy mieć tutaj pełen wózek, to tam mielibyśmy 1/4 tego wózka za te same pieniądze. To na pewno jest to ogromny plus Panamy. Dwa, że mieszkanie to ja uważam, że to akurat nie jest dla mnie. No, nasz przypadek jest szczególny, raz, że jesteśmy starsi, więc nie mogliśmy sobie pozwolić, myśleliśmy o tym, Marek, od początku, żeby kupić dom. Oczywiście, że dom, a nie apartament. Oczywiście, ja całe życie mieszkałam w domu, ja sobie w ogóle nie wyobrażałam życia w apartamencie, to jest problem. Czy ja się w ogóle myślałam, czy ja się jestem w stanie zaaklimatyzować, żebym zamknięcie w czterech ścianach w balkoniku na 10 piętrze, z balkonikiem, tak, i potem co? I na dole basen, i to już nie jest privacy, bo to nie jest mój basen, tak? Tak mój, tylko to znaczy okazuje się, że jest mój, bo tu jest takie warunki, bo to jednak jest private property i tu nie ma ludzi, nie ma rentingu, nic nie ma. Jeszcze luxury podobno, ale to już jest, wiesz, przesadzone. No i ten, i wiesz, to akurat jest do przedyskutowania, gdzie jest lepiej. Ale klimat, to jest bardzo ważne, to jest najważniejsze chyba, że jak możesz żyć w takich warunkach, to są, że jest słoneczko, że jest pogoda, że reumatyzm cię nie gniecie, chociaż mnie jeszcze nie, ale ludzi tak. Ewa, właśnie wspomniałaś o czymś takim, że przyjechaliście tutaj z myślą, żeby kupić dom. I to jest dokładnie tak, jak myśmy tutaj przyjechali. Nic innego, tylko dom. Myśmy też mieli same domy w Kanadzie. I skończyliśmy w mieszkaniu i tego absolutnie nie żałujemy, ale nie braliśmy tego pod uwagę. I dopiero przekonaliśmy się, jak tutaj byliśmy na miejscu. Czy miałeś takie podobne doświadczenia, czy może w jakiś inny sposób? To było tak, że oczywiście wynajęliśmy dom, jak tylko przyjechaliśmy, żeby sobie w nim mieszkać i żeby czegoś poszukać. No i zaczęliśmy szukać od razu, bo przecież mieszkanie w wynajętym domu to jest wyrzucanie pieniędzy, prawda? Więc zaczęliśmy szukać od razu i nie mogliśmy niczego znaleźć. Niczego nie mogliśmy znaleźć. Na to, żeby płacić i wydawać pieniądze, żeby zapłacić $1 000 000 za dom, który by mi się tutaj podobał na plaży, no w ogóle nie wchodziło w rachubę, bo są jeszcze inne potrzeby, a nie tylko taki dom. I w związku z tym no, czekało nas mieszkanie w domu, ale na pewno nie na plaży. A no, mojego męża stanowisko było, że nie po to przyjechaliśmy do Panamy, żeby mieszkać gdzieś w buszu, w środku tego, bo to jest zupełnie inny klimat i to jest zupełnie inne mieszkanie i to jest zupełnie co innego. No ale mówi, no dobra, pomieszkamy troszeczkę, to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W każdym razie, jak przyjechaliśmy we wrześniu, to już w październiku trafiło się to, że to nasz budynek był w trakcie budowy i wybudowane było już 5 pięter. I była dosyć atrakcyjna cena apartamentów w pre-construction.
I uważałam, że jest bardzo dobry dojazd do miasta, bo to jest też istotne, żeby do supermarketu nie jechać nie wiadomo gdzie. My mamy jednak tylko 10 km do Coronado stąd od nas. No więc mieszkaliśmy sobie w tym wynajętym domu, zmieniliśmy potem na lepszy jeszcze dom. No potem ten obywatel, który nam to wynajmował, sprzedał ten dom, więc wynajęliśmy trzeci dom. No i w tym trzecim domu próbowali nas okraść 8 razy, a 2 razy nim się udało. O. Więc tak. Więc okazało się, mieszkaliśmy w bardzo ładnym miejscu, na Playa Esmeralda. Nie wiem, czy znasz to miejsce. Dobrze ją znamy, tak. Więc stwierdziliśmy, że zresztą mieliśmy już prepaid, zapłacone już mieliśmy zadatek za ten apartament, który prawdopodobnie nie byłoby łatwo odebrać, ale w każdym razie liczyłam się z tym, że może jednak gdybyśmy zmienili zdanie. To... No i ale niestety nasze doświadczenia w tym prywatnym mieszkaniu, to znaczy we własnym domu tutaj, to w ogóle nie wchodziło w rachubę, żebyśmy się na to zdecydowali, jako że robimy się coraz starsi, a nie coraz młodsi. Także praktycznie pieniądze, które płacisz za kondofi tutaj, to musisz wydać na ogrodnika, musisz wydać na służącą, musisz wydać bez przerwy na jakieś reparacje tego domu, bo tropik ma to do siebie, o to wszyscy to powinni wiedzieć, że w Kanadzie, jak są lody i mrozy, to wszystko pęka i niszczy się, dlatego że jest zimno i wtedy jest problem i nie pękają ci rury, jak ich nie zabezpieczysz. No, 100 tysięcy rzeczy, nie będziemy o tym mówić. Tutaj jest dokładnie to samo, tylko w innej troszeczkę kolejności. Też się wszystko rozlatuje i też wszystko rdzewieje i wszystko i nie przetrwa to, co tutaj postawisz na zewnątrz, na przykład stoliki plastikowe, czy coś, cię wszystko rozleci. Nam się rozleciały 300 butelików, co by wyobrażasz od początku. U nas też 3 w ciągu 9 lat. No, dokładnie, 300 butelików. Rozpadły się zupełnie normalnie. A to ile moich butów? Odpadły mi obcasy i podeszwy? W ogóle o tym nie chcę mówić. Także to jest, wiesz, no ale to niestety, no każdy, a o tym nie wiedziałam, do głowy mi nie przyszło, że to, że klimat potrafi tak niszczyć wszystko. Ewa, i tak przerwę ci tylko na moment i chciałbym tutaj słuchaczom wytłumaczyć coś takiego, że na ogół w Polsce i prawie wszędzie w Ameryce Północnej, każdy jak ktoś przyjeżdża do Ameryki Łacińskiej, to z myślą, żeby sobie kupić dom. Myśmy też przyjechali, wyście też przyjechali i potem się to zmienia. Tylko o to chodzi, że jak zrobi się dobrą pracę domową już tutaj na miejscu, jak się jest, no to wtedy szybko podejmie się tą decyzję, że słuchaj, jak masz dom, to wiesz co, od remontu do remontu. U nas na naszej community mamy 3 wieżowce i mamy kilka willi. I te wille jest tak, że właśnie skończyłaś remont garażu, to musisz sobie zacząć remont ściany całej, no bo tam już zaczyna się coś przebijać, a potem sobie musisz po raz kolejny dach zmienić, a teraz musisz sobie nareperować, no bo zaczyna ci przeciekać basen, a teraz no to musisz sobie wszystkie te krzaczki jeszcze raz pozmieniać, a teraz musisz z powrotem do garażu wrócić, bo już w międzyczasie zaczął ci się i tak... Nam wydawało się na początku, że może to są nowe budynki, że może to tylko pierwsze 2-3 lata. Jest tak, że już upłynęło jakieś, no oni przeprowadzili się gdzieś tak może 10-11 lat temu i oni ciągle mają to samo. I teraz właśnie rozmawiamy z właścicielami willi i oni mówią, kurczę, no ale się wkopaliśmy. A wydawało się nam, że to będzie tak zupełnie inaczej. I to polegało na tym, że oni powiedzieli, no bo przecież my jesteśmy Panamczykami, mieszkamy w Panama City, no to wiemy, jakie to są domy, no ale jednak jak się mieszka na samej plaży, to nie o to chodzi, że to jest na przykład gorąco, nie o to chodzi, że dużo słońca i może, czy na przykład nawet wilgoć, ale chodzi o to, że ta sól się wbiera wszędzie. To jest i zjada ci te foteliki twoje i te wszystkie inne rzeczy. Tak, dokładnie. Zżera dokładnie, jak ja to mówię, zżera. To są blaski cienie, blaski ciemni klimatu, ale to musisz za coś, tak jak powiedziałam od początku, że nie ma miejsca na ziemi, które byłoby idealne, że jednemu pasuje to, a drugiemu pasuje to, ale to nie jest jakiś wielki problem, ja powiedziałabym, jak mieszkasz w apartamencie, rzeczywiście. Ewa, jak wygląda wasze życie w gated community, bo akurat w Polsce czegoś takiego za bardzo nie ma. Te, które są robione w Polsce, to one są te pierwsze, właściwie w całej Europie nawet nie ma podobnego typu gated communities, które są tutaj. Tam owszem są w Hiszpanii, może te kraje śródziemnomorskie, ale one są trochę inne niż tutaj te gated community. My akurat mieszkamy w takiej, wy mieszkacie też w takiej,
Na czym polega takie życie? Czy to nie jest nudne? Jakie plusy i minusy są tego? No więc wiesz, ja ci powiem, tak jak nasi znajomi, niektórzy nasi znajomi mówią, że my mieszkamy tak jak w wieży w zamku, zamknięci normalnie i można się dostać do nas. Ograniczenia są ogromne, nie wiem jak bardzo ograniczenia są u was, ale w każdym razie w bramce wejściowej, tak jak wjeżdżasz do garażu, to nie wjedziesz do garażu do momentu, kiedy bramkarz nie sprawdzi, kto ty jesteś. To znaczy nie my, ponieważ my wjeżdżamy automatycznie, tak jak wy, bo mamy ten Panama Pass, u nas są to samochody na to ustawione. A ludzie, którzy przyjeżdżają, przede wszystkim muszą się zarejestrować, to znaczy właściciel, jeżeli przyjeżdżasz do mnie, to ja muszę zarejestrować ciebie, muszę powiedzieć mojej administracji, że odwiedza mnie mój kolega i będzie kilka osób u mnie w ciągu tego dnia. Mogę sobie zarezerwować bachio, mogę sobie zarezerwować basen, mogę sobie zarezerwować barbecue i tak dalej, ale w każdym razie oni o tym muszą wiedzieć i muszą to wszystkim powiedzieć, że nie będą wtedy mogli w tym i w tym czasie używać tego, co ja sobie zarezerwowałam. No, ale to jest fantastyczne. Dziwnie macie, bardzo dziwnie. No dziwnie mamy, dlatego że u nas nie można rentować naszych domów. Musisz mieć 6 miesięcy minimum rentingu. Także żeby nie ma wynająć dla kogoś, wału. Minimum tak, 6 nie miesięcy. Ma nawału, nie ma nawału, to nie jest miejsce turystyczne, to nie jest miejsce hotelowe. My mamy tu właściwie pusto. Ci ludzie, którzy mają te mieszkania, którzy owują te mieszkania, mieszkają w Panamie, Panamczycy, to oni przyjeżdżają sobie na weekend i przyjeżdżają czasami do nich znajomi, przyjeżdża rodzina. Oni mają prawo to, tak, rodzina tak, ale to jest wszystko udokumentowane, także to jest wszystko zapisane, jest wszystko sprawdzone. Dlatego, że stwierdziliśmy, my też stwierdziliśmy, że jak przyjeżdża banda ludzi, to oni nic innego nie robią, tylko niszczą nam nasze property. Więc żeby im ograniczać możliwość niszczenia, to muszą się spowiadać. I w związku z tym ci, którzy kupili sobie to, myśląc o tym, że oni będą, rozumiesz, robili to dla pieniędzy i będą wynajmować to sobie na weekend, to muszą się z tym pożegnać, mogą sobie wynająć na long term. Bardzo prosimy, nie ma problemu. I tutaj chciałbym akurat wytłumaczyć słuchaczom, na czym to polega. Otóż te tereny plaży akurat w Panamie to są taka zona na party. Jest to akurat położone na tyle blisko do stolicy, która ma więcej niż połowę mieszkańców kraju, na tyle blisko, że oni tutaj przyjeżdżają po to, żeby imprezy sobie robić. I stąd też jest to w jakiś sposób rozwiązane tak, że wy sobie róbcie tam, ale tutaj, gdzie my mieszkamy, to chcemy mieć inaczej. Tutaj chcemy mieć spokój, ciszę, możecie sobie przyjechać z rodziną swoją i nie ma żadnego problemu, ale właśnie muszą jakieś restrykcje być takie, żeby to ograniczyć trochę i dlatego jest to takim dużym plusem, bo przykład taki był, że znajoma, też Polka, kupiła sobie bardzo blisko was w Gorgonie domek i było tak, że go wyremontowała i potem pierwsza jej obserwacja to była: ale wiecie co? Tutaj ciągle imprezują sąsiedzi wszyscy i tak, no to nie wiedziałaś o tym? Jak kupujesz domek, domy są tańsze, wbrew pozorom one są tańsze, chyba że na samej plaży, no to na samej plaży wiadomo. Ale gated communities, one są droższe trochę, ale wtedy masz ciszę, spokój i taki wyższy standard. I po prostu nie masz 3/4 problemów, które masz, jak kupisz sobie dom, ale dom jest tani. Dlatego bardzo wiele osób decyduje się na tego typu krok, a potem, tak jak mówisz, no potem wiesz, no chcą was obrobić jeszcze może, albo ciągle macie party i po kilku latach stwierdzasz, kurczę, a można było od razu tą pracę domową zrobić na początku, od razu kupić w lepszym miejscu i po prostu nie mieć o takich problemów. A to, ale wiesz, ale potem problem jest, no zawsze jest problem ze sprzedażą, to nie tylko tutaj, to wiemy o tym, że jak coś kupisz, to potem sprzedać, to nie jest tak prosto. I w związku z tym, no wiesz, jednak apartament na plaży to możesz zawsze wynająć na długi okres czasu, bo my na przykład tu u nas w budynku nie ma problemu z wynajęciem, jeżeli ktoś chce wynająć. Mamy naszych znajomych, którzy wynajmują, podpisują umowy na rok lub na 3 lata od razu. Także mamy i Amerykanów, i mamy i Kanadyjczyków, mamy takich, także... Mamy takich bardzo sympatycznych sąsiadów. Ewa, ale powiedz mi w taki sposób, bo ja mam wrażenie, jak myśmy mieszkali w Kanadzie, wiesz co, myśmy znali naszych sąsiadów, tylko tych, którzy byli obok nas. Ale właściwie to było także grzecznościowo, myśmy wiedzieli, jak mają na imiona. Właściwie się nie spotykaliśmy, machaliśmy sobie ręką i nic takiego nie było. A jak tutaj mieszkamy w gated community, jest tak zupełnie inaczej. Czy wy nie macie też takiego wrażenia, że tutaj jest to tak... Właśnie jak tutaj jest, powiedz.
No więc jest bardzo fajnie, przynajmniej u nas w budynku. Jest bardzo fajnie, dlatego że właściwie wszyscy się znamy. Wszyscy się znamy, ci, którzy tu mieszkają. Przede wszystkim mamy serwis telefoniczny, taki na WhatsApp, który założył jeden z naszych sąsiadów. I wszyscy nowi ludzie, którzy przyjeżdżają, są nam przedstawieni i oni się nam przedstawiają, a potem się spotykamy i się poznajemy. To jest bardzo fajne. Przy lampeczce wina na Bahia. Także wiemy dokładnie, gdzie to mieszka i wiesz, i mamy listę ludzi, którzy możesz, to jest zawsze dostępne, możesz to sprawdzić, gdzie kto mieszka, jak się nazywa i kto on jest i w ogóle. Poza tym widujemy się na basenie głównie, że ci ludzie jednak przychodzą tam. Ponieważ u nas jest bardzo fajnie, bo jest, wiesz, ja ci powiem, twój ośrodek jest bardzo, bardzo duży, jest rozległy, są trzy wieże, są budynki obok, jest restauracja. Wiesz, u nas jest kompletna cisza, u nas jest tak, jakbyś mieszkał w domu, tylko wielki. I w związku z tym bardzo często ludzie sobie przychodzą na basen posiedzieć. I mamy i bahio, i mamy takie cztery fajne te fotele do siedzenia. I tu mamy kanapki pod dachem, także nawet jak pada, można sobie tam fajnie siedzieć. I mamy takie małe lobby, które jest air condition i z Wi-Fi, czyli masz tam internet. Możesz sobie wszystko robić na dole. Nie musisz siedzieć w domu, jeżeli nie chcesz. I tam możesz sobie siedzieć i odpoczywać. W związku z tym ludzie tam się spotykają. Poza tym mamy board of directors, których wszystkich znamy, których wybraliśmy sami. I którzy w razie czego zawsze możemy do nich zadzwonić, spytać się co, jak, gdzie i co potrzeba. A służba, która tutaj jest, no bo to jest służba w końcu, no to są ludzie, to są pracownicy oczywiście naszego budynku, administracji, ale oni są bardziej tak jak wiesz, oni są do usług, ja powiedziałabym, dla nas. Cokolwiek ci się stanie, na przykład, ponieważ ten mój samochodzik jest bardzo na niskich oponkach ustawiony, to on jak tylko wjadę w jakąś dziurę czy coś, to opona pach i pęknie, albo coś się tam stanie, to takie notoryczne, tych oponek zawsze mam sporo, kilka razy do roku problemu. To ja tylko, rozumiesz, schodzę na dół i mówię, zawołajcie mi Eryka, Eryk przychodzi, zmienia mi koło. Nie ma problemu, wiesz, no, nie ma żadnych problemów, rozumiesz, jeżeli cokolwiek się dzieje, o mówię, wiesz co, wlała się woda i wysypał się piasek na balkonie, idę do Doris, ona pracuje, a nie mogę wykorzystywać ją w czasie godzin pracy, ale żeby przyszła na 10 minut i mi umyła balkon, to może. Oni są tacy, że cię rzucają nieomalże z pomocą. Pomagają ci, wyciągają, przygotowują ja dla ciebie, też. Podstawiają, wiesz, także to jest, to, wiesz, no to czujesz się, no, no w jakiś sposób, no fajnie, no tak ci powiedziałabym, nie jest między nami, to nie mogę się powiedzieć. Wiesz co, tak jak wspomniałaś, jest to coś na zasadzie, że to jest, są takie wakacje, ale tak, takie tak, przez tak. całe życie, w których tak. żyjesz, stąd też masz tak. tu taką zupełnie inne podejście Pełen tych osób, komfort. Które tutaj pracują. Pełen komfort życia. No nie zdarzyłoby mi się. A poza tym jeszcze jest fajnie, że wszędzie są kamery, wiesz, to może jak sobie pomyślisz o tych kamerach, bo ich nie widać przecież, prawda? Znaczy widać, ale nie wiesz, gdzie one tam dokładnie są. Ale w każdym razie jeszcze nam się nie zdarzyło, że jak na przykład mój mąż ma czasami zwyczaj, że coś zostawi, na przykład teraz zostawił kroksy, czy zostawił jakiś ręcznik, czy coś tego, to wiesz, to wszystko wraca mi do drzwi. Przynoszą mi to wszystko. Oni wiedzą, że to ja tam siedziałam, wiedzą, że to ja to zostawiam. Nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby to ukraść i wyrzucić gdzieś. No, jeszcze nigdy nam nic nie zginęło tutaj w tym budynku. Nigdy. Nigdy. Absolutnie. Ale wiesz co, Ewa, ciekawa jestem, czy zauważyłaś coś takiego. Co mi się na przykład podoba też tutaj jest, że część, i to nawet powiedziałbym, że prawie większość obcokrajowców to tutaj nie mieszka na stałe. Oni tak przylatują sobie na pół roku, ale to jest tak jak rodzina, której nie widzisz. I oni regularnie co roku przylatują na te pół roku i tam, no to co tam u was słychać, co się zdarzyło. I czegoś takiego nie było. Ani w Kanadzie, na pewno nie było tego w Polsce. Tak jakby, nie wiem, no tutaj były takie wieczne kolonie, wieczne wakacje, tylko ciągle z tymi samymi ludźmi. I tak wszyscy posuwamy się w wieku, ale taka rodzina jest taka duża i my się tak znamy. I akurat jest tak zupełnie, zupełnie inaczej. Wiesz, a poza tym jest strasznie fajnie, dlatego że ci ludzie reprezentują bardzo różne kultury, bo to nie tylko są Panamczycy, którzy przyjeżdżają, jeżeli są Amerykanie, to też są z różnych części Stanów. Mają inne poglądy, inne spojrzenie na życie, ale mnie bardzo interesują Panamczycy, którzy są Panamczykami wykształconymi, mówią świetnie po angielsku, nie mamy problemu, nie będziemy się dogadywać jakimś moim łamanym hiszpańskim, już nie możemy dogadać, nie możemy podyskutować. No wiesz, co na przykład ja mam, na moim piętrze mamy jednego sąsiada i na 12 drugiego. Oni są lojerami emerytowanymi już, którzy obydwaj pracowali
dla ONZ-u. Więc objechali cały świat, widzieli różnych rzeczy dużo i jest fantastycznie z nimi gadać. No także wiesz, to jest... A my widzieliśmy swoje, oni widzieli swoje, oni są zainteresowani. Jedni i drudzy mają, wiesz, jeszcze apartamenty w Panamie. To przyjeżdżają tutaj, bo tu jest fajnie, bo Panama niestety nie ma plaży i to jest problem, prawda? Dziękujemy, Ewo, za rozmowę i twój czas i będziemy w kontakcie. No, trzymaj się. No, cześć Mareczku, dziękuję ci bardzo, że akurat wybrałeś mnie. Może moje informacje nie były tak bardzo dokładne i tak bardzo konkretne, jak twoi słuchacze chcieliby usłyszeć. Ale w każdym razie czegoś się prawdopodobnie jednak, mamy nadzieję, dowiedzieli od nas, prawda? Twoim słuchaczom mogę powiedzieć, że bardzo zapraszamy ich do Panamy, żeby zobaczyli naprawdę, jak to na własnej skórze, żeby zobaczyli, jak to wygląda. Nie będą żałowali. Z plusami i minusami. Tak, z plusami i minusami. No dobrze, Ewa. Dziękuję jeszcze raz. No hej. No dziękuję. No cześć.